Prezes PiS przyznaje, popełniliśmy błąd. Inicjatywa zatrzymana. Co skłoniło Jarosława Kaczyńskiego do takiego zwrotu akcji? Specjalny samolot przyleciał do Europy z USA. Co się dzieje na kontynencie? Czy widnieje na horyzoncie jakieś zagrożenie? Największy w historii przemyt papierosów do Polski. Kolejni zatrzymani. Jak działa ta międzynarodowa grupa przestępcza? Przez przypadek otrzymali prąd z powietrza. Czy to rewolucja w energetyce? No, Ursula von der Leyen pewnie lubi to. Cześć, ja jestem Ania, no i zapraszam. To jest ten sam, który mówił, że w gruncie rzeczy nie należy budować muru czy płotu. Konsekwentnie sprzeciwiamy się próbom narzucenia Polsce przymusowej relokacji nielegalnych migrantów, zaznaczył wicepremier. Prezes Prawa i Sprawiedliwości dodał, że w sprawie migracji nie będzie zgody z rządu. Póki będziemy rządzić, nie będzie nielegalnej bądź narzucanej z zewnątrz migracji, zapowiedział. Kaczyński odniósł się także do ostatnich nagrań Donalda Tuska. Lider Platformy Obywatelskiej poruszył w nich kwestie dotyczące migracji oraz polityki migracyjnej obecnego rządu. Donald Tusk może dziś kluczyć, lawirować, udawać, że nie rozumie różnicy między legalnym pozwoleniem na pracę i pracą tymczasową, a nielegalną migracją. Może nawet udawać konfederatę, ale jest w tym kompletnie niewiarygodny, ocenił lider Zjednoczonej Prawicy. Jak dodał, Donald Tusk wciąż nie chce wprost odpowiedzieć na pytanie, czy popiera przymusową relokację nielegalnych migrantów do Polski. Politycy Platformy Obywatelskiej są tak bardzo zdenerwowani, bo wszyscy wiemy, że gdyby to od nich zależało, to ślepo poparliby kwotowy przydział migrantów zaproponowany przez Brukselę. Zgodziliby się na to, by do Polski trafiali migranci bez jakiejkolwiek kontroli, na podstawie decyzji innych państw, które w obliczu nowej presji migracyjnej chcą przerzucić odpowiedzialność na inne kraje, podkreślił szef Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli im tej drogi, to im wskazał Łukaszenko, nie otwieramy. Jak możemy się spodziewać, prezes Prawa i Sprawiedliwości jednoznacznie sprzeciwia się przyjmowaniu imigrantów, tych nielegalnych. W kontekście ostatnich nagrań Donalda Tuska, bo lider Platformy Obywatelskiej, czy tam Koalicji Obywatelskiej, jak zwał, tak zwał, to jedno i to samo, wypowiadał się na temat migracji i polityki migracyjnej obecnego rządu. Jarosław Kaczyński, komentując te wypowiedzi, stwierdził, że Tusk może dziś kluczyć, lawirować, udawać, że nie rozumie różnicy pomiędzy legalnym pozwoleniem na pracę, pracą tymczasową, a nielegalną migracją. Według Kaczyńskiego Tusk jest totalnie niekompetentny w tych kwestiach. Kaczyński zauważył też, że Tusk unika bezpośredniego odpowiedzenia na pytanie, czy popiera przymusową relokację imigrantów do Polski. Twierdzi, że politycy PO są zdenerwowani, ponieważ wszyscy wiemy, że gdyby to od nich zależało, ślepo poparliby kwotowy przydział migrantów zaproponowany przez Brukselę. Byliby gotowi na przyjmowanie migrantów bez żadnej kontroli, na podstawie decyzji innych państw, które niekoniecznie uwzględniałyby nasze interesy. No i istotne jest to, że Jarosław Kaczyński jasno wyraził swoje stanowisko w tej sprawie. Dla niego nie ma zgody na przymusowe narzucanie relokacji nielegalnych migrantów. To stanowisko oczywiście budzi kontrowersje, ale jest konsekwentne z linią Prawa i Sprawiedliwości. Ale tak powiedzmy sobie szczerze, kto normalny przyjmie do swojego kraju z własnej woli imigrantów, tym bardziej, że widzimy, co się dzieje teraz we Francji. To jest przekroczenie jakiejś granicy. Przypomina mi się 2014 rok i upadek PO. Czy będziemy mieli powtórkę z rozrywki? Co sądzicie na ten temat? Chyba, że jesteście za przyjmowaniem imigrantów, to też dajcie znać, czy popieracie te akcje. Czekam na wasze opinie w komentarzach, a teraz następny temat. Spekuluje się, że Stany Zjednoczone wysłały swój specjalny samolot do Europy w związku z sytuacją w Ukrainie. Pojawiają się obawy, że Rosjanie mogą wysadzić w powietrze zaporoską elektrownię atomową. Rosja rozmieszcza personel wojskowy, instaluje fortyfikacje na co najmniej 3 reaktorach, umieszcza materiały wybuchowe w elektrowni jądrowej w Zaporożu.
co bezpośrednio grozi incydentem nuklearnym w największej elektrowni atomowej w Europie, ostrzega ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w oświadczeniu. Najwyższy czas, aby świat podjął natychmiastowe działania. Czytamy. Wcześniej szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi mówił, że z posiadanych informacji wynika, iż miny i inne ładunki wybuchowe zostały umieszczone na terenie ukraińskiej elektrowni oraz w jej pobliżu. Eksperci MAEA przeprowadzili inspekcję w zaporoskiej elektrowni atomowej, która nie wykazała na razie widocznych śladów min lub materiałów wybuchowych. Rafael Grossi powiedział, że przedstawiciele MAEA kontrolowali niektóre obszary wokół dużego zbiornika chłodzącego i terenu wokół elektrowni jądrowej. Dodał, że Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zaapelowała do Rosji o zapewnienie dodatkowego dostępu do niektórych obiektów w celu potwierdzenia braku min lub materiałów wybuchowych na jego terenie. Dotarł do nas specjalny samolot z USA. A to nie jest zwykły samolot. Ten samolot ma za zadanie monitorować i wykrywać wybuchy jądrowe. Teraz pewnie się zastanawiacie, dlaczego taka maszyna jest obecna w Europie? Amerykański samolot już wcześniej był widziany w podobnych miejscach. Pamiętacie katastrofę w Czarnobylu? To właśnie ten sam samolot wykonywał loty obserwacyjne w tamtym czasie. Potem pojawił się w Fukushimie. Teraz ponownie jesteśmy świadkami, jak ląduje na europejskim gruncie. Co więc się dzieje na Ukrainie? Wiele doniesień wskazuje na to, że Rosjanie mogą wysadzić zaporowską elektrownię atomową. To poważne zagrożenie dla całego regionu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wydało oświadczenie, w którym ostrzega przed incydentem nuklearnym w największej elektrowni atomowej w Europie. Rosja rozmieszcza wojskowy personel, instaluje fortyfikacje i umieszcza materiały wybuchowe w tej elektrowni. Sytuacja wydaje się być coraz bardziej poważna. Na razie się wydaje, bo nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, że rzeczywiście miny i ładunki zostały umieszczone w tej elektrowni. Została przeprowadzona inspekcja, która na razie nie wykazała śladów tych niebezpiecznych przedmiotów. Jednakże dla bezpieczeństwa i w obliczu napięć militarnej aktywności w regionie, eksperci muszą być w stanie zweryfikować fakty na miejscu. Dlatego teraz, gdy Pentagon wysyła ten samolot do Europy, możemy się spodziewać intensywnego monitorowania sytuacji i wykrywania aktywności jądrowej. Także czekamy na jakieś oficjalne wieści w tej sprawie i następny temat. Kontrola celna, proszę o paszport. Troje agentów odprowadza mężczyznę na cło. Tu zostanie sprawdzony jego bagaż. Akcja służb została przeprowadzona w województwie podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Zatrzymano w sumie 11 osób w związku ze śledztwem dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, odpowiedzialnej między innymi za największy w historii przemyt papierosów z Białorusi do Polski. W maju 2021 roku ujawniono blisko 2,5 miliona paczek nielegalnych papierosów wartych prawie 37 milionów złotych. Gigantyczna kontrabanda znajdowała się w trzech kontenerach. Zorganizowana grupa przestępcza w latach 2020-2021 przemyciła z Białorusi do Polski ponad 18 milionów 800 tysięcy paczek papierosów, czym naraziła skarb państwa na stratę ponad 437 milionów złotych. Zatrzymane osoby, 10 obywateli Polski i 1 Białorusin, tworzyły struktury zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się przemytem papierosów z Białorusi do Unii Europejskiej. Ich rola polegała między innymi na zakładaniu firm, na które wysyłane były papierosy, transporcie nielegalnych wyrobów tytoniowych oraz na ukrywaniu przemycanych papierosów wśród legalnych towarów. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przemytu i paserstwa papierosów. Wszystko wskazuje na przemyt papierosów. Tę markę NZ przywozi wielu przemytników. Zatrzymane osoby są z Polski i należą do zorganizowanej grupy przestępczej. Ich role były różne, a teraz wszyscy otrzymali zarzuty. Właśnie zorganizowanej grupy przestępczej oraz przemytu i paserstwa papierosów. Ale powiedzcie mi, kto tak naprawdę traci na tym procederze? No oczywiście Skarb Państwa, bo przecież opłata za akcyzę,
No to teraz przemytnicy mogą się już nie pozbierać, bo wiadomo, że jak się wisi coś państwu albo okrada się państwo, to wyroki są bardzo duże. Taka kwota strat może wpłynąć na ostateczną karę dla przemytników. Widzicie, nielegalny handel papierosami to nie tylko problem finansowy. To również taka kwestia bezpieczeństwa dla naszego społeczeństwa, jakie rymy. No bo takie osoby, kupujące lewe papierosy, czy one w ogóle mają świadomość, co w środku w tych papierosach jest, bo może być jeszcze gorsze G niż w takich akcyzowanych, legalnych. I może i cena była niższa, ale czy warto było? Chociaż jedno i drugie szkodliwe, a na coś w życiu trzeba umrzeć, nie? Zatrzymanie tej grupy to jak zwykle ogromny sukces służb, klaszczą sobie i przytakują, bo jak wiemy, nie zawsze im to wychodzi, czasami granatnik odpalą na komendzie, czasami przekroczą nielegalnie granice, więc tutaj gratuluję. Bo ten biznes kręcił się już od dłuższego czasu. Ciekawe, ile jeszcze jest takich biznesów, o których nie wiemy. No cóż, dajcie znać, co myślicie na ten temat i ja was zapraszam do kolejnego tematu. Słabo to wyszło, ale zapraszam, lecimy. Now his idea was to use a bunch of Tesla coils that transmitted power through the atmosphere itself. Well, I have here a Tesla coil. Let's see how far I can get the sparks coming off. Każdy taki mikroskopijny drucik ma średnicę 1000 razy mniejszą od średnicy ludzkiego włosa. To jednak rozmiar wystarczający do tego, by mogła znaleźć się w nim cząsteczka wody, jakich unosi się w powietrzu mnóstwo. Jednocześnie średnica nanorurek jest na tyle mała, że cząsteczki wody, które do niej trafiły, wchodziły w styczność z jej ściankami. Każde takie zetknięcie sprawiało, że materiał, z jakiego wykonane były nanorurki, zyskiwał niewielki ładunek elektryczny. Wraz ze wzrostem liczby takich zetknięć, jeden z końców rurki stawał się inaczej naładowany niż drugi. Jak tłumaczy główny autor badania, profesor Jun Yao, to naprawdę bateria. Mamy ładunki dodatnie i ujemne, a kiedy je połączymy, ładunek elektryczny będzie płynął. Tym, co sprawia, że cała sprawa jest jeszcze bardziej niesamowita, jest fakt, że wszystko stało się przypadkiem. Jak dodaje profesor Yao, szczerze mówiąc, był to przypadek. Byliśmy zainteresowani stworzeniem prostego czujnika wilgotności powietrza, ale z jakiegoś powodu student, który nad tym pracował, zapomniał podłączyć zasilanie. Zespół naukowców, zdając sobie sprawę, że to, co odkrył, może mieć potencjał, zaczął stosować inną metodę. Zamiast nanodrutów, teraz dziurkują materiały milionami maleńkich otworów, określanych mianem nanoporów. W ten sposób stworzyli urządzenie wielkości znaczka pocztowego o grubości mniej więcej 1/5 ludzkiego włosa. Jest ono w stanie wygenerować prąd o mocy około 1 mikrowata. Jaka to ilość? Wystarczająca do tego, by sprawić, aby zaświecił jeden piksel na ekranie TVN24. Like the pressure higher up in the atmosphere. So what I've done here is just taken the needle from the top of the Tesla coil and stuck it through this stopper here. To, co sprawia, że odkrycie stało się jeszcze bardziej niesamowite, to to, że to był czysty przypadek. Badacze pracowali nad prostym czujnikiem wilgotności powietrza, a tu nagle odkryli, że ich urządzenie generuje sygnał elektryczny. Energia biorąca się z powietrza, zero przerw w dostawach prądu. Ale uwaga, to nie wszystko. Badacze poszli dalej i zastosowali nową metodę, dzięki której stworzyli urządzenie wielkości znaczka pocztowego, które jest w stanie generować prąd o mocy 1 mikrowata. Może to wydawać się niewiele, ale wystarcza, żeby zaświecił się jeden piksel na ekranie. Teraz wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby te technologie zastosować na większą skalę. No, Unia Europejska byłaby przeszczęśliwa. Oczywiście przed nami jeszcze wiele wyzwań do pokonania, ale jesteśmy bliżej niż dalej. I potencjał tego jest ogromny. Prąd z powietrza generowany dzięki tym wszystkim nanodrutom może być jednym z przełomów w dziedzinie energii elektrycznej. Jak zawsze czekam na wasze opinie i komentarze. Możecie lajkować, możecie subskrybować. Ja was buziam.